Różnego rodzaju schorzenia stawów, tak jak choroba zwrotnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, czyli RZS czy dynamoczanowa, to problemy zdrowotne, które prędzej czy później dotkną niestety wielu z nas. Dlatego w tym odcinku opowiem, co zrobić, aby choć trochę pomóc sobie w przypadku różnych dolegliwości związanych ze stawami. Dowiedzą się Państwo m.in. jak skutecznie odciążyć zniszczone stawy oraz po jakie składniki i produkty sięgnąć, aby złagodzić ból stawów. W tym odniosę się do kilku znanych preparatów, takich jak MSM, czyli siarki organicznej, czy glukozaminy. Jednym z kluczowych elementów leczenia chorób stawów jest ich odciążenie. A to możemy zrobić oczywiście poprzez redukcję masy ciała, jeśli kilogramów u nas aż nadto. Nadmiar tkanki tłuszczowej znacząco zwiększa siłę nacisku w trakcie chodzenia, przez co mówiąc kolokwialnie, obrywają przede wszystkim stawy kolanowe. Zresztą, badania naukowe pokazują wprost, że osoby z otyłością mają ponad 25 wyższe ryzyko rozwoju zwyrodnienia stawu kolanowego w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Warto wiedzieć też o tym, że rozrastająca się tkanka tłuszczowa to prawdziwa fabryka substancji prozapalnych, które przyczyniają się do powstawania ogólnoustrojowego stanu zapalnego, a ten, jak można się spodziewać, szkodzi naszym stawom i nasila przebieg chorób z nimi związanych. W przypadku dny moczanowej dobrze jest mieć świadomość, że obniżenie masy ciała wiąże się też ze zmniejszeniem poziomu kwasu moczowego we krwi, którego zbyt wysokie stężenie może nasilać przebieg tej choroby. Tu jednak zaznaczę, że do kwestii związanej z kwasem moczowym i dyną moczanową odniosę się jeszcze w dalszej części tego materiału. W każdym razie, naukowcy zauważyli, że w zdecydowanej większości przypadków zrzucenie zbędnych kilogramów zmniejsza ryzyko pojawienia się napadów dny moczanowej. Wobec tych informacji, jeśli zmagają się Państwo z różnymi chorobami stawów lub chcą zminimalizować ryzyko ich pojawienia się w przyszłości, to zachęcam właśnie kontrolować masę ciała, a jeśli jest ona zbyt wysoka, to aby nieco się odchudzić. A o tym, jak w zdrowy sposób zgubić zbędne kilogramy, można posłuchać w kilku moich materiałach poświęconych temu tematowi, które znajdą Państwo na tym kanale. Z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, częściowo wiąże się kolejny punkt na dzisiejszej liście a jest nim wprowadzenie aktywności fizycznej. Niestety, część osób jest błędnie przekonana, że nawet umiarkowany ruch może uszkodzić stawy. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. A mianowicie umiarkowana i dobrze zaplanowana aktywność fizyczna przyczynia się nie tylko do redukcji masy ciała, ale również wzmacnia nasze mięśnie, co również ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stawów. W efekcie wysiłek fizyczny nie tylko nie pogarsza stanu naszych stawów, ale wręcz w perspektywie długoterminowej pomaga uśmierzyć ból, choć oczywiście na samym początku ćwiczenia fizyczne mogą być przyczyną pojawienia się bólu. Jeśli chodzi o formę aktywności fizycznej, to w przypadku problemów ze stawami polecam spacer, jazdę na rowerze, pływanie, a także wykonywanie ćwiczeń w wodzie. Tu jednak zaznaczę, że w przypadku jazdy na rowerze należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej pozycji ciała poprzez dostosowanie wysokości kierownicy i siodełka. Ponadto najlepiej jeździć po płaskim terenie, ponieważ w terenie górzystym będziemy zbytnio obciążali stawy. Niemniej spośród wymienionych aktywności na największą uwagę zasługuje wykonywanie ćwiczeń w wodzie, a to dlatego, że środowisko wodne pozwala odciążyć powierzchnię stawów, rozluźnić mięśnie, a także umożliwia wykonywanie ruchów w większym zakresie bez pojawienia się bólu. Zresztą w 2022 roku pojawiła się obszerna praca naukowa, która potwierdziła, że podejmowanie się aktywności fizycznej w wodzie znacząco łagodzi ból i dysfunkcję stawów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Jeśli mowa o przydatności aktywności fizycznej, to podobne wnioski zostały sformułowane w jeszcze innej pracy, również z 2022 roku, która z kolei dotyczyła osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jednocześnie warto mieć świadomość, że aktywność fizyczna to doskonały sposób, aby ustrzec się przed wystąpieniem problemów ze stawami w przyszłości. Dla przykładu, według najnowszych danych, osoby, którym ruch nie jest obcy. Odznaczają się niższym ryzykiem wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów aż o 21%. W przypadku problemów ze stawami pomocna może okazać się też witamina D. W literaturze naukowej z ostatnich lat znajdziemy wiele publikacji, które pokazują, że osoby np. z reumatoidalnym zapaleniem stawów bardzo często mają niskie stężenie witaminy D w organizmie. Ponadto badacze wskazują, że niski poziom witaminy D jest skorelowany z większą aktywnością tej choroby. Co bardziej istotne, badania dowodzą, że uzupełnianie deficytu witaminy D zmniejsza ból i zwiększa sprawność ruchową stawów u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i osób z RZS. Przy okazji też powiem, że u pacjentów z dyną moczanową dość często obserwuje się obniżony poziom witaminy D. I dodam, że zwykle niskie stężenie witaminy D jest związane z wyższym poziomem kwasu moczowego we krwi. Z kolei zaś jak zaobserwowali badacze, suplementacja witaminą D pomaga w obniżeniu wspomnianego kwasu moczowego. To sprawia, że witamina ta może mieć pewne zastosowanie również u chorych na dnę moczanową, które jednocześnie mają zbyt niskie jej stężenie w organizmie. To o czym przed chwilą powiedziałem jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym, aby najlepiej przez cały rok suplementować witaminę D w takich ilościach, aby nie dopuścić do jej deficytu. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na dziennik. Teraz przejdę do wymienienia i bardzo krótkiego omówienia poszczególnych produktów, których włączenie do diety może okazać się pomocne w przypadku chorób stawów. Ważną grupą produktów są ryby zawierające wysokie ilości kwasów tłuszczowych omega-3. Mam tu na myśli ryby takie jak śledź, sardynki, makrela atlantycka, dziki łosoś czy pstrąg tęczowy. Przeprowadzone w ostatnich latach liczne badania dostarczają nam danych, że spożywanie wysokich ilości omega-3 w postaci EPA i DHA Skutkuje złagodzeniem aktywności choroby, jaką jest reumatoidalne zapalenie stawów. Mam tu na myśli m.in. zmniejszenie dolegliwości bólowych. Podobny korzystny efekt został odnotowany w przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano zwyrodnieniową chorobę stawów. Co więcej, w jednej z prac jej autorzy zauważyli, że długotrwałe stosowanie omega 3 pozwoliło nawet zmniejszyć dawkę przyjmowanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych przez osoby zmagające się ze wspomnianą chorobą. Jeśli ktoś z Państwa jednak nie przepada za rybami czy nie spożywa ich z innych względów, to można posiłkować się np. olejem z wątroby dorsza. Bazując na danych literaturowych, jeżeli chcemy stosować omega-3 w przypadku problemów ze stawami, to dobrze jest przyjmować DHA i EPA łącznie w ilości około 2,5 g dziennie, czyli 2500 mg. W przypadku problemów ze stawami warto zainteresować się też olejem z czarnuszki, który wykazuje działanie przeciwzapalne. Najnowsze badanie z 2022 roku potwierdziło, że wspomniany olej zmniejsza nasilenie reumatoidalnego zapalenia stawów. W doświadczeniu, na które się powołuje, jego uczestnicy otrzymywali 2,5 ml oleju z czarnuszki, czyli około pół łyżeczki co 8 godzin przez 1 miesiąc. Wychodzi więc na to, że badane osoby spożywały łącznie 7,5 ml oleju dziennie. Tu dodam, że osoby, dla których smak oleju z czarnuszki sprawia, że jest on nie do przełknięcia mogą sięgnąć po olej zamknięty w kapsułkach. Pewną alternatywą dla oleju z czarnuszki mogą być olej z nasion ogórecznika, olej z wiesiołka lub olej z nasion czarnej porzeczki, ponieważ zawierają one cenny kwas gamma-linolenowy, któremu przypisujemy korzyści zdrowotne w kontekście stawów. W mojej ocenie nieodzownym elementem diety osób zmagających się z problemami ze stawami są różnego rodzaju przyprawy. Przede wszystkim warto zainteresować się cynamonem, który również ma silne działanie przeciwzapalne. Naukowcy zauważyli, że spożywanie go w ilości 2 gramów dziennie, czyli około pół łyżeczki przez 8 tygodni, spowodowało zmniejszenie nasilenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Jeśli zdecydują się Państwo częściej sięgać po cynamon w większych ilościach, to polecam wybierać prawdziwy cynamon cejloński, a nie cynamon chiński, ponieważ odznacza się on niższą zawartością substancji potencjalnie szkodliwych. Do przypraw o udowodnionym pozytywnym działaniu nastawy zaliczamy również imbir. W badaniu z 2019 roku badacze zauważyli, że stosowanie imbiru w ilości 1,5 dziennie przez osoby z RZS spowodowało obniżenie poziomu substancji prozapalnych w organizmie. W innej zaś pracy eksperci uznali, że imbir zmniejsza ból stawów i że jest on umiarkowanie skuteczny w leczeniu choroby zwyrotnieniowej stawów. Jeśli mają Państwo problem ze stawami, to spośród różnych roślin przyprawowych warto zainteresować się też czosnkiem. Badacze udowodnili, że stosowanie 1 grama sproszkowanego czosnku przez 8 tygodni przyczyniło się do zmniejszenia intensywności bólu stawów, jak również do obniżenia wskaźnika aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Tu dopowiem, że odpowiednikiem takiej ilości sproszkowanego czosnku jest około pół ząbka czosnku świeżego. Przeglądając prace naukowe, znalazłem też wyniki badań, które potwierdziły, że czosnek zmniejsza ból stawów również u osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Na pomoc stawom mogą przyjść też dwa rodzaje soków owocowych. Pierwszym z nich jest stuprocentowy sok ścierpkiej wiśni. U osób ze zwyrodnieniem stawu kolonowego, którego stosowały, badacze odnotowali delikatne złagodzenie niektórych objawów choroby. Porcja soku wiśniowego, jaka okazała się skuteczna, to około 500 ml dziennie przez półtora do 4 miesięcy. Dodam też, że istnieją pewne przesłanki, że cierpki sok z wiśni może mieć zastosowanie wśród osób z dną moczanową. A to dlatego, że działa on przeciwzapalnie, a także u niektórych osób powoduje obniżenie poziomu kwasu moczowego we krwi. Ponadto inni badacze odnotowali, że jego spożywanie skutkowało złagodzeniem zaostrzenia przebiegu wspomnianej choroby. Drugim rodzajem soku, który również może przynieść pewne korzyści zdrowotne, jest ciepki sok żurawinowy. W jego przypadku, gdy był stosowany w ilości 500 ml dziennie, stwierdzono zmniejszenie objawów związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Tu jako ciekawostkę powiem, że w 2021 roku zostały opublikowane wyniki badań, które wykazały, że jednoczesne stosowanie 3 g omega 3 w postaci oleju rybiego w połączeniu właśnie z sokiem żurawinowym w ilości 500 ml dziennie przyniosło bardzo zadowalający efekt, jak chodzi o obniżenie stanu zapalnego i złagodzenie przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. To tylko dowodzi, że warto podchodzić do tematu kompleksowo i sięgać po kilka pomocnych rozwiązań jednocześnie. Jeśli chodzi o walkę z chorobami stawów, to można zainteresować się również dziką różą. A mianowicie w 2008 roku powstała praca naukowa, która dowiodła, że stosowanie sproszkowanej dzikiej róży w ilości około 5 g dziennie pomaga zredukować ból stawów wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Przyznam jednak, że dotychczas przeprowadzono niewiele badań nad skutecznością dzikiej róży we wspomaganiu leczenia chorób stawów. Niemniej tak jak pokazałem Aktualny stan wiedzy dowodzi, że część osób może na niej rzeczywiście skorzystać. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby nasza społeczność na tym kanale rosła w siłę, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk Subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo przy okazji dzięki subskrypcji nie ominą Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Teraz bez szerszego omawiania podam Państwu kilka ziół, które według fitoterapeutów mają zastosowanie i działanie pomocne w przypadku chorób reumatycznych, artrozy, czyli choroby zwyrodnieniowej stawów i gośćca, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów skupię się na tym, w jaki sposób stosować poszczególne surowce zielarskie. Przy czym od razu podkreślam, że jeśli zainteresują Państwa omówione zioła, to przed ich zastosowaniem proszę dokładnie zapoznać się z możliwymi przeciwwskazaniami. Pierwszym z ziół jest wierzba purpurowa, której korzeń zawiera związki wywierające działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Przygotowujemy z niego odwar poprzez zalanie półtorej łyżki rozdrobnionej kory dwoma szklankami wody i gotowanie całości przez 7 minut. Po przecedzeniu pijemy w ilości pół szklanki 3 razy dziennie. Podobne działanie do korzeni wierzby wykazują kwiaty wiązówki błotnej. Możemy z nich sporządzić odwar, zalewając dwie łyżki kwiatów dwoma szklankami wody i gotując je przez 5 minut. Po tym czasie odwar odstawiamy na 10 minut, przecedzamy do termosu i pijemy około pół szklanki 3 razy dziennie. Innym rozwiązaniem jest napar, który przygotowujemy, zalewając 10 g kwiatów jedną szklanką wrzącej wody i naparzając całość przez 20 minut. Po tym czasie również przecedzamy i tak przygotowaną miksturę pijemy 3 razy dziennie. Korzyści zdrowotne w omawianym zakresie wykazuje też czarci pazur, czyli inaczej hakorośl rozesłana. Zaleca się, aby stosować około 3 gramów sproszkowanego korzenia dziennie, podzielone na 3 porcje po 1 gram co około 6 godzin. Podaną ilość korzenia należy wymieszać z wodą i spożyć. Alternatywnym rozwiązaniem jest przygotowanie naparu z czarciego pazura. Aby go sporządzić, należy zalać 3 gramy rozdrobnionego korzenia połową szklanki wrzącej wody i odstawić pod przykryciem na pół godziny, a następnie odcedzić. Ponadto odcedonej korzeń można dodatkowo przepukać niewielką ilością gorącej wody, tak sporządzony napar spożywamy 3 razy dziennie. Pomocniczo można stosować też liście brzozy brodawkowatej. Sprawdzą się one u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i dyną moczanową. Przygotowujemy z nich odwar poprzez zalanie dwóch łyżek liści dwoma szklankami wrzącej wody i gotowanie ich przez 3 minuty. Następnie przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po około pół szklanki między posiłkami. Surowcem zielarskim o działaniu przeciwzapalnym, który również może wspomóc łagodzenie reumatyzmu czy dny są liście czarnej porzeczki. Robimy z nich napar poprzez zalanie dwóch łyżek dwoma szklankami wody, po odczekaniu 20 minut i odcedzeniu pijemy w ilości pół szklanki około 4 razy dziennie. Zagłębiając się w książki o ziołolecznictwie możemy przeczytać, że dobrym rozwiązaniem jest też jesion wyniosły, którego kora na przykład przyspiesza usuwanie kwasu moczowego z krwi, jak również nasila wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii wraz z moczem. Doktor Ożarowski zaleca stosowanie tego surowca w gościu stawowym, czyli reumatoidalnym zapaleniu stawów i w dnie moczanowej, szczególnie u osób w wieku podeszłym. Odwar jesionowy sporządzamy, zalewając dwie łyżki rozdrobnionej kory jesionu dwoma szklankami wody i gotując całość przez 5 minut. Następnie odstawiamy pod przykryciem na pół godziny, przecedzamy i pijemy dwa razy dziennie po jednej szklance przez co najmniej dwa tygodnie. Nieco podobne działanie wykazuje nawoć pospolita. W przypadku tej rośliny sporządzamy napar z ziela, zalewając jedną jego łyżkę jedną szklanką wrzącej wody. Całość najlepiej postawić nad parą na około kwadrans, Następnie przecedzić i pić do dwóch szklanek dziennie. Ostatnim ziołem, o którym chciałbym jeszcze dziś wspomnieć, jest podagrycznik pospolity. W ocenie wielu moich podopiecznych łagodzi on objawy dny moczanowej. Zresztą dawno temu był wykorzystywany w jej leczeniu. Słowo podagrycznik odnosi się do słowa podagra, czyli właśnie dny moczanowej. Z podagrycznika przygotowuje się napar poprzez zalanie jednej łyżki ziela jedną szklanką w rządku. Następnie całość parzy się pod przykryciem przez 15 minut. Tak sporządzony napar można wypić małymi porcjami w ciągu dnia. Teraz w telegraficznym skrócie ustosunkuję się do kilku znanych preparatów, które wiem, że niektóre osoby stosują właśnie na stawy. Odniosę się do tych, o które najczęściej mnie Państwo pytają. Wszystko oczywiście w oparciu o literaturę naukową. Jednym z takich produktów jest kadzidłowiec indyjski, czyli bosfelia serrata. Jest to roślina, którą możemy spotkać głównie w Indiach i Afryce Północnej i która to znalazła zastosowanie w Ajurwedzie, czyli tradycyjnej medycynie indyjskiej. Otóż analiza siedmiu badań naukowych opublikowana w 2020 roku pokazała, że stosowanie ekstraktu z tej rośliny rzeczywiście łagodzi ból i sztywność stawów, a także usprawnia ich funkcjonowanie. Wybierając ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego, warto zwrócić uwagę, aby miał on podaną zawartość kwasu bosfeliowego, który odpowiada za właściwości zdrowotne tej rośliny. Kolejna na liście jest ashwaganda, czyli tzw. indyjski żeńszeń. W jednej z najnowszych prac naukowych możemy przeczytać, że jest ona przydatna w łagodzeniu objawów zapalenia stawów. W jej przypadku autorzy zalecają, aby stosować około 500 do 1000 mg ekstraktu z ashwagandy przez 8 do 12 tygodni. Gdy mowa o różnych preparatach, to nie sposób nie wspomnieć też o glukozaminie i chondroitynie. Są to naturalne substancje, które występują w tkance kostnej i które to m.in. hamują niszczenie chrząstki poprzez udział w produkcji cząsteczek o nazwie proteoglikany, które wzmacniają wspomnianą chrząstkę. I to, co należy widzieć, to to, że w przebiegu chorób stawów, w tym w chorobie zwyrodnieniowej stawów, dochodzi do zaburzonej produkcji tych cząsteczek. Stąd uważa się, że stosowanie glukozaminy i chondroityny może poprawić zdrowie osób, które mają problemy ze stawami. Dokonałem przeglądu literatury fachowej i według badań, rzeczywiście stosowanie glukozaminy lub siarczanu chondroityny zmniejsza ból u pacjentów zmagających się ze zwyrodnieniem stawu kolanowego. Niektóre doświadczenia pokazują też, że można odnieść dodatkowe korzyści, np. w postaci zmniejszenia sztywności stawów. Niemniej muszę od siebie dodać, że skuteczność działania tych preparatów w omawianym zakresie nie jest szczególnie wysoka i z praktyki wiem, że część osób nie odnosi żadnych korzyści z ich stosowania. W mojej ocenie glukozamina i chondroityna nie są najlepszym rozwiązaniem jak chodzi o problemy ze stawami. Oczywiście jeśli inne metody zawodzą, można po nie sięgnąć, ale nie ma co oczekiwać bardzo dobrych rezultatów. Innym zdobywającym w ostatnim czasie popularność preparatem jest MSM, czyli siarka organiczna. Nie wdając się w szczegóły powiem, że dane literaturowe dowodzą, że jej stosowanie może tylko nieznacznie złagodzić ból w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy nie upatruję w przyjmowaniu MSM zauważalnej poprawy zdrowia u osób z chorymi stawami. Niemniej jako ciekawostkę wspomnę, że w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku jego autorzy zauważyli, że połączenie MSM z kwasem bosfeliowym, czyli de facto z kadzidłowcem indyjskim, może przynieść lepsze efekty niż przyjmowanie przed chwilą wspomnianej glukozaminy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kolagenu. Przeprowadzone w ostatnich latach analizy badań naukowych dostarczają niespójnych wniosków. Z jednej strony istnieją pewne przesłanki, że kolagen pomaga w łagodzeniu sztywności stawów, jednak bez większego wpływu na uczucie bólu i funkcjonalność stawów, z drugiej zaś strony wielu ekspertów wskazuje, że na podstawie różnych rozbieżności nie możemy jednoznacznie potwierdzić jego skuteczności działania i tu zaznaczę, że dotyczy to zarówno kolagenu typu pierwszego, jak i typu drugiego. Przejdę teraz do kolejnego punktu i powiem, że zamiast kolagenu w pierwszej kolejności można wypróbować na sobie zwykłą żelatynę w połączeniu z witaminą C. Żelatyna to bardzo dobre źródło aminokwasów, które biorą udział w powstawaniu kolagenu w naszym ciele. Z kolei witamina C usprawnia ten proces. Badania potwierdzają wprost, że żelatyna w ilości 15 gramów dziennie plus witamina C wspomaga produkcję kolagenu, co może wpływać korzystnie na regenerację tkanek. Jednak to, co jest kluczowe, to to, że żelatynę z witaminą C najlepiej stosować na około godzinę przed aktywnością fizyczną. A to dlatego, że wysiłek fizyczny wzmaga przepływ krwi przez tkanki, dzięki czemu potrzebne związki pochodzące z żelatyny lepiej są dostarczane do miejsca docelowego i wobec tego można uzyskać lepszą skuteczność ich działania. Teraz jeszcze na chwilę odniosą się do samej dny moczanowej. Otóż dotychczas wspominałem już o kilku wskazówkach, które mogą złagodzić ten problem. Mam tu na myśli redukcję masy ciała, suplementację witaminą D, sięgnięcie pocierpki sok z wiśni, czy też zastosowanie niektórych ziół, w tym m.in. podagrycznika. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku dyny możemy sobie pomóc na jeszcze kilka innych sposobów. Przede wszystkim, zauważalne korzyści może przynieść wyeliminowanie alkoholu z naszej diety. A to dlatego, ponieważ jest on źródłem puryn, a także w pewien sposób blokuje usuwanie kwasu moczowego z organizmu. Jeśli chodzi o pewne ograniczenia, to dobrze jest też zmniejszyć spożycie produktów bogatych we fruktozę. Jak dowiodły przeprowadzone badania, dostarczanie dużych ilości fruktozy zwiększa ryzyko pojawienia się dny moczonowej aż o 62%. Wynika to m.in. z tego, że fruktoza podnosi stężenie kwasu moczowego we krwi. Chcąc zmniejszyć spożycie fruktozy, dobrze jest ograniczyć przede wszystkim sięganie po produkty zawierające w składzie syrop glukozowo-fruktozowy i syrop z agawy, a także po napoje słodzone i zwykły cukier stołowy. Od razu dodam, że nie ma przeciwwskazań do spożywania owoców, które również zawierają fruktozę, przy czym oczywiście nie powinniśmy z nimi przesadzać. Zmagając się z dyną moczanową, warto pamiętać też o odpowiednim nawodnieniu. Wynika to z tego, że dostarczanie odpowiednich ilości płynów usprawnia pracę nerek i ich zdolność do usuwania nadmiaru kwasu moczowego. W tym przypadku bardzo dobrze sprawdzi się woda z cytryną. Eksperci udowodnili, że picie wody z cytryną obniża poziom kwasu moczowego i może być środkiem wspomagającym leczenie dny. Mam nadzieję, że wskazówki przedstawione w niniejszym filmie okażą się dla Państwa pomocne i pokażą możliwe kierunki działania, jak chodzi o poprawę zdrowia stawów. A jeśli mają państwo swoje własne doświadczenia co do radzenia sobie z problemami ze stawami, to zachęcam, aby w komentarzu pod filmem się nimi podzielić. Jednocześnie zachęcam państwa do obejrzenia filmu, w którym opowiadam, jak przeciwdziałać utracie masy i siły mięśniowej, która postępuje wraz z wiekiem i którą to określam mianem sarkopenii. Również i ten problem zdrowotny nasila się u osób starszych i jest przyczyną naszej niesprawności. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć teraz na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.